Witam nas dzisiaj wszystkich, kochani. Bardzo miłe spotkanie z naszego kanału Drogi do Przebudzenia. Będzie piękne nagranie na kanale Nie z tej Ziemi. I mamy dzisiaj kilka osób z naszej grupy oraz naszym gościem specjalnym jest Zygi z Teksasu. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania. Ale ja też się czuję jak z waszej grupy. Też jesteś w naszym... Tak, oczywiście, że tak jesteś w naszej grupie, oczywiście, Zygi. W każdym razie miło mi powitać nas wszystkich i zaprosić na wysłuchanie naszych krótkich rozmów. No właśnie, ja tak zapragnąłem tego spotkania, powiem wam, bo kiedy byłem w Chicago i spotkałem się w pierwszym dniu mojego pobytu na takim spotkaniu na kawie, zaaranżowanym przez Kasię, a tak w ogóle to spotkanie miało tak niesamowity przebieg, bo piętrzyły się pewne problemy, kłopoty na początku, nie zamknięta restauracja, nie wiedzieliśmy, czy wejdziemy, ale słuchajcie, nikomu to nie przeszkadzało, nikomu. Natomiast wtedy tam, kiedy staliśmy tak na parkingu i się tak na mięsie z wszystkimi, łzy nam leciały, a widzieliśmy się po raz pierwszy w życiu, to przyszła taka tęsknota do mnie, że fajnie by było, gdybyście byli wy tutaj, ta pierwsza grupa, która się pojawiła. No i tak trochę tam łezka poszła, nie, bokiem, że no, myślało się o tym, że fajnie by było spotkać się w realu z wszystkimi, ale z kolei nie można w realu, no to pomyślałem sobie, kurczę, to spotkajmy się przynajmniej online. No i dlatego chciałem was poprosić o to spotkanie. Ja chciałem powiedzieć kilka słów tylko o moim wrażeniu z tego pierwszego spotkania, a potem będziemy sobie plotkować. Ale powiem, że Kasiu, to było bardzo ciekawe spotkanie, bo schodziliśmy się jak pszczoły do ula, nie? Tak jakbyśmy wracali do matecznika. Tak. Jest tam ta restauracja w tle, jest parking, pojawia się pierwszy samochód, my przyjeżdżamy z fajnym... Wy byliście pierwsi. Mhm. Byliśmy pierwsi. Jest jakiś samochód oddali, nie ma innych, więc tak trochę skonsternowani, nie wiemy, czy to jest tu, ale za chwilę podjeżdża... Ty byłaś chyba pierwsza, nie, Kasiu? No tak, mhm. Pierwsza, druga, za tobą, tak. I słuchajcie, od razu padamy sobie w ramiona, tu nikt nie tłumaczy nic, po prostu misiu, nie? I nie możemy się oderwać od siebie. No i czujecie to od razu pewnie, jak to serducho wali tam, nie? Że jest tak fajnie. No i słuchajcie, przyjeżdżają kolejni. Przyjechała tam rodzina, Karolina z rodziną z dalekiej Kanady. Oni przejechali 4000 kilometrów z córką. Bardzo fajna dziewczynka, nie wiem, chyba też 10-12-letnia. Tak, 11. Która ogląda wszystkie programy, wasze, nasze, na tych wszystkich kanałach razem z nimi. Nie? No i powoli schodzimy się i idziemy sobie tam na to spotkanie do restauracji. W końcu się restauracja otwiera. Ile nas tam było, Kasia? 16? Tak, 17. 16, przepraszam, 16. 16 osób, które już nie mogły się oderwać od siebie i nie mogły się nagadać. No i to trwało chyba do 10:30, w końcu nas pogonili trochę, nie? Bo nie pogonili, oni powiedzieli, czy bardzo uprzejmie, chcielibyśmy iść do domu pospać. Tak. No. A jak ty odbierałaś to spotkanie, Kasiu? Wiesz, to ja miałam takie porównanie i nie chcę nic porównywać, bo każde spotkanie jest najpiękniejsze i jedyne. I spotkania tworzą ludzie, którzy na to spotkanie chcą przyjść. I te wszystkie nasze aniołki tu chicagowskie, no i nie tylko, bo przecież tam była, Jezu, mi się zawsze, i ręko nie bądź zła, zapominam, z jakiego stanu jesteś, ale przecież i Kanada, i wszystko, jak oni przyjechali, tak jak te pszczoły. Georgia była. Georgia, tak, ten pan Ryszard, tak? Tadeusz. Tadeusz, okropna jestem, zmieniałem, przepraszam. Także te energie, które przyszły, ta miłość, która się tak złączyła, to jest tak, jak ja cały czas mówię o tej mojej bąbelkowej medytacji, to jest właśnie takie połączenie i tak,
już jestem tutaj, gdzie jestem. I nie chcę porównywać, ale tak jak ty opowiadałeś, zanim zaczęliśmy nagrywać, że my to wszystko rozumiemy, ponieważ na naszym spotkaniu, na tej naszej polanie w czerwcu, gdzie byliśmy, dokładnie tak samo, żeśmy się zjeżdżali z Iggy, wiesz? Ktoś tam był, potem, wiesz, po kolei. Ja widziałem wasze łzy. Tak, więc... Naprawdę każdy z nas wie, o czym mówisz, jak właśnie przychodzi do tego spotkania, bo to jest po prostu coś niesamowitego i na pewno inni, którzy się spotkali w mniejszych grupach, bo my nie musimy mówić o jakichś wielkich grupach, ale że się tak znaleźli po prostu i nagle jest takie i już wiesz, że wszystko jest okej, okay, jest tak, jak powinno być. Tak. Prawda? Ale słuchajcie, naprawdę ja dostałam od was, kochani, telefon w nocy. To było tak dla mnie cudowne. Czułam się, jakbym stała z wami na tym parkingu. Po prostu czułam waszą energię, emocje. To było niesamowite. I tak samo, jak właśnie na polanie Kasia powiedziałaś, jak otworzyła drzwi od Sylwka auta, wysiadłam i zobaczyłam właśnie ciebie, Kasia, Jakuba. To było przeżycie niesamowite, bo nie było nawet takiego momentu, żebym pomyślała, że ja was kiedykolwiek nie znałam. No tak. I nasze tak, spotkanie... To dobrze powiedziałaś, to jest takie uczucie, jakbyśmy tak. się znali od lat. Po prostu spotkaliśmy się tak, jakbyśmy utuliliśmy się jak najlepsi starzy przyjaciele. Mhm. I co jeszcze naprawdę ta spontaniczność nasza, i ta więź, w czym wychodziła najbardziej, ją było widać, że nigdy nikomu nic nie musiał mówić, co ma robić. Wszystko wypływało spontanicznie. Posiłki, kawa, ognisko. To się działo. Po prostu każdy coś złapał i się działo. To Romek coś tam przyszykował, ugotował, to Żanetka coś zrobiła, to ktoś strugał kartofle, tu już był posiłek, tu drewno narąbane. Słuchajcie, po prostu czas bez słów, czy my się odzywaliśmy, czy nie. Najpiękniejsza była energia, że my się czujemy wszyscy razem, jak jedna rodzina. Czy połączenie z tobą, Zygi, i z Andy w trakcie, kiedy byliśmy na tym zjeździe, czy teraz, jak wy się połączyliście ze mną, cały czas taka sama energia. I wiecie co, kochani, byłam na czacie, na tym całym festiwalu. I muszę powiedzieć, że i tam całą energię świata czuło się pięknie. Słuchajcie, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile dzisiaj tych istot w tym świecie tak cudownych jak my jest. To jest po prostu niesamowite. Piękne. Teraz ja miałam taką wizję, jak mówiłaś, Grażynka, o tych bąbelkach, Kasi, że my jesteśmy taką pojedynczą bąbelką, idąc przez ten świat, po prostu te kolejne bąbelki tak się fajnie przyklejają i jest tak. coraz więcej. Idziemy. Dokładnie. Tak. I po prostu taką wizję miałam. To jest dokładnie taki to. Wielki rzep, do którego się wszyscy przyklejają, a my jak te magnesiki się przyciągamy. Dokładnie. Tak, takie piękne, kolorowe bąble, nie? Tak. Tak. Mhm. Także te chwile są, po prostu one płyną dalej. Żadna z tych chwil nie jest zatrzymana dla mnie. Cały czas te odczucia, czy to mówi Żanetka, czy Romuś, czy Kasia, czy ty, Zygi, ja cały czas czuję tą samą energię. Jesteśmy wszyscy razem. I mentalnie dziś nie do rozdzielenia. Nie. No ta energia to jakby właśnie od zawsze była, od pierwszego tak. dnia, kiedy zaistnieliśmy na tej ziemi, a tak naprawdę, słuchajcie, to nawet jeszcze rok nie minął od naszego pierwszego rozgadania na WhatsAppie jeszcze wtedy, to już nawet roku nie ma. Naprawdę? No, to już rok minął. Nie, to będzie koniec października. Nie, to właśnie to już jest ten moment. Tak, to jest tylko chwila. Trzeba to, no wiecie, a mnie się wydawało, że już my się dwa lata znamy. Nie też. Całe życie. Całe jest, życie. Tak. Całe życie. Dla mnie to jest całe życie. Tak. Wow. I to właśnie takich nie było, takich konsternacji, że się spotkaliśmy się, a kto ty jesteś. Nawet były osoby, które nie ma na sygnale. Wtedy nie było u nas spotkań, przecież nasza Iza z Anią. Ale to jak prawie. My się spotkaliśmy, to po prostu, no przecież dobrze w końcu, że jesteś, nie? Dobrze, tak, że jesteś. Czekaliśmy na ciebie. Tak. I to jest właśnie piękne.
I daję sobie, znaczy nie będę sobie dawać nic obcinać, okej? Okay? Bez przesady, ale my mamy możliwość tu powiedzenia o tym głośno. No wiadomo, że ten film pójdzie dalej w świat, bo jest nasz Zygi, okej? Okay? Ale ci ludzie, którzy spotykają się w małych grupkach i którzy nawet może nas nie oglądają i nie wiedzą, ale czują, że coś jest innego, dokładnie mają te same odczucia, co my. Tak, dokładnie tak, tak jest. Tak. Wiecie co, i to wam chciałem powiedzieć, że pewnie wy też macie takie sygnały, nie, zewsząd, ale ludzie się spotykają w tych grupach. Gdzieś tam w Austrii, w Holandii, w Warszawie, w Płocku, teraz mają spod Krakowa, czekajcie, Limanowa to jest gdzieś tam... No Korbielowie oni się spotkali. Teraz tak, Korbielowa i Limanowa właśnie, chyba też. Teraz ten weekend było gdzieś w Limanowej, wiesz. W Niemczech to już nie mówię, bo to ciągle tam coś się dzieje. Więc cały czas. Trochę ucichło z Irlandii, nie mam żadnych wieści, co tam się dzieje. Nie wiem, czy wy macie jakieś? Są wszyscy okej, z tego co ja wiem. No, ale wiecie, co wam chcę powiedzieć jeszcze o tym spotkaniu w Chicago, że o ile byłem pewien, że będzie super na tym spotkaniu wieczornym tam z Kasiu, z aniołkami, nie, to co do spotkania na festiwalu, miałem dużo znaków zapytania, nie? No bo wiesz, jestem tu w Stanach, na takim evencie jestem pierwszy raz. Byłem w Polsce, ale to były zupełnie inne klimaty, nie? Owszem, tam na takich spotkaniach ludzie zawsze mają inne energie, takie różne, zbudowane, nie? Lubią się spotykać, być razem. Natomiast powiem wam, że zaskoczenie było totalne, jak już się tam pojawiliśmy, od pierwszej minuty. Od pierwszej minuty, dlatego że już byli ludzie, którzy czekali, żeby się przywitać. Tylko po to, żeby się przytulić. Oni przyjechali półtorej godziny wcześniej. No. Ale wiesz co, Zygi... Przepraszam, muszę ci przerwać, bo potem zapomnę, bo a chcę to powiedzieć, że obserwowałam cię i ty po prostu rzucałeś czasami wszystko, co robiłeś, a pomagałeś Andiemu, pomagałeś tu, żeby to wszystko szło. Jak ktoś do ciebie podszedł, to ty po prostu od razu tego haga dawałeś. No tak było. Jak miałeś chwilę. Ty po prostu tak jakby tu, dobra, nie będę używać amerykańskiego określenia, ale ty to wszystko brałeś do siebie i to było piękne. Ale wiesz czemu? Ja się czułem jak na haju. Mhm, wiem. Naprawdę. Słuchajcie, tak jakbym, ja nigdy nie paliłem tego zielska, ale tak się czułem, jakbym odleciał, nie? Naprawdę. To, ale... Ja nie wiem jak to nazwać, bo to były takie energie, które mnie unosiły ponad podłogą. Cudne. No. No i spotykałem tam tyle fajnych ludzi i słuchajcie, wiecie co było wspaniałe? Tam się przewinęło około 500 osób. Prawdopodobnie, nie? Pierwszy, drugi dzień po 500. I ja wiele z tych twarzy, a szczególnie oczu, pamiętam. To było, wiecie co, to było ciekawe, że przychodzi do mnie na przykład taka para, nie? I nie chcę mówić imion, chociaż je znam, ale być może, że nie będą chcieli. Podchodzą do mnie i słuchajcie, i pierwsze, co widzę, to ich oczy. Przecudowne. Ja nie wytrzymałem i ja im to powiedziałem, ale wy macie piękne oczy. Oni się tak uśmiechnęli, małżeństwo, nie? I no mówią, że oni już są w tym od 2 lat, tam razem z nami, no ale to znowu, chcieli się po prostu przytulić. Mam z nimi korespondencję, my się tam od czasu do czasu próbujemy pojawić, pokazać, porozmawiać. No i takich ludzi było mnóstwo tam na festiwalu, mnóstwo. Wydawało się, że to jest inny świat, jakbyśmy żyli w takiej bańce. Mm-hmm. A poza nami jest Chicago. Tak. No. Na Polance to było tak, że miałeś poczucie, że jesteś na Polance, ale to nawet nie jest ziemia, to jest gdzieś przestrzeń kompletnie wyrwana nie wiadomo gdzie i jak po prostu, jakbyś był w innej czasoprzestrzeni. Mm-hmm. Ja tak przynajmniej to odczuwałam, że po prostu niby ziemia, ale jednak nie. Wiesz, tam był nasz taki naturalny rytm plus teren rzeczywiście trudny w tej naturze. Tak. Byliśmy sami sobie. Tak. I to był nasz czas, taki prawdziwy nasz czas. No piękną pogodę mieliście wtedy, nie? Tak. Nad wodą, w lesie. Woda, jezioro, jeszcze teren prywatny, bo to chyba uli ojca, tak? Ten tak, teren. Tak, uli ojca. Tak. No.
Więc warunki super mieliście, naprawdę. Tak. Mieliśmy naprawdę warunki super, super w sercach. A planujecie super. Coś w tej chwili? Jakieś spotkanie? Tak, kreujemy następne takie samo. Dłużej. Ja na przykład, jak ty mówiłeś, że chciałbyś, żeby wróciło do tej pierwotnej grupy, wiem stąd i stamtąd, że tak powiem, założyciele się też wybierają na następne. Także Zygi, wsiądziesz w samolot i jesteśmy, polecimy razem. Kto wie, kto wie. No. Ja teraz trochę tutaj po Stanach fruwam, a nie zakładałem, w ogóle nie miałem takich planów, bo pomyślałem sobie, a po co mi podróżować, jak mam wszystko na miejscu. Mhm. Ale właśnie teraz New Jersey, lecę w tym tygodniu. Krótko będę, bo lecę w piątek wieczorem i wylatuję poniedziałek rano. Ale chyba to zaraz potem polecę do znanej wam chyba Dagmary. Och, super! Arizony. U niej jest już mama. I słuchajcie, zachęcam was do tego, zobaczcie sobie u Dagmary na kanale, jak ona śpiewa. Mhm. Dagmara występowała na festiwalu, była ubrana w nasz narodowy strój, nie wiem, chyba góralski czy krakowski. Zaśpiewała, zatańczyła z zespołem, fajnie tańczy. No i występuje z nią jej córeczka. Muszę obejrzeć właśnie. W poranniku tam umieściłem tylko kawałeczek, ale zaśpiewała też Czerwone Korale. Elegancko, naprawdę, ja nie znałem Dagmary z tej strony. Chociaż kiedyś mi zaśpiewała tak tet a tet, nie? Także tu się dużo dzieje. No, Dagmara chce zrobić festiwal. Nie wiem, czy to się uda tam, w Arizonie, bo tam jest duża Polonia, nie? Ale też Kalifornia się budziła, Polonia, i też chcą organizować festiwal. Chyba w Los Angeles albo tam wyżej, jak się to drugie miasto nazywa? Takie duże? San Francisco? San Francisco, tak. Albo San Francisco. I wiecie, co mnie zdumiało też, że bo mamy takie myślenie o tym, że Polska, Polacy to jest ta iskierka i my się budzimy i naprawdę się budzimy i my to widzimy, nie? Ale to nie tylko w Polsce, że to mnie zdumiało, że ta Polonia nie jest stłamszona przez ten amerykanizm. Naprawdę jest inna niż cała reszta. To jest piękne w tych ludziach, że oni gdzieś tam głęboko w sobie to piękno zachowali i pokazują to. Ja nie wręcz chcą się pewnie chwalić tym, bo tak jest chyba, jak się jest za granicą, a skąd jesteś z Polski? To jest duma, to jest radość. Tak, tak. No pewnie, że tak. Jesteś dumna z tego, oczywiście, ja jestem zawsze. Tak, tak, tak. A jak ktoś kojarzy, to polski sklep, tak? Gdzieś jest jakiś polski sklep i ktoś pamięta, że jest polski sklep w okolicy. No. I pierogi Kasia tutaj znane. Ale jeszcze macie jakieś inne też, nie? Tak. Mamy Aleksandrę. Mamy Aleksandrę. Nic nie reklamujemy, ale te to lubię bardzo. Ale tak, wiecie co, to ja się z tym spotykam tutaj w Teksasie, gdzie tej Polonii jest mało, nie? Ale kiedy idę na przykład i z żoną tam jesteśmy przy kasie i rozmawiamy sobie po polsku, to często jest tak, że nawet młodzi ludzie przy kasie mówią po angielsku. A wy to jesteście Polacy? No tak. O, to fajnie, bo tam moja babcia była Polką, czy jest Polką, nie? Więc jesteśmy odbierani naprawdę fajnie. Mhm. Żeby tego nie zatracić. A powiedzcie mi, jak czujecie teraz ten czas? Bo czujecie to, nie wiem, ja czuję, że dzieje się bardzo wiele, bardzo wiele. I ten mój stan taki, że czułem się jak na haju, to nie wynika chyba tylko z tego spotkania, ale też z tych energii, które się dzieją, nie? Romciu, jak się czujesz? W sumie ja teraz to troszkę inaczej na pewno niż latem, nie? To jest dla mnie to jest taki czas, gdzie regeneruje się siły, regeneruje swoją energię. Tak jak przyroda, nie? Mhm. Ale no dalej, sił. Ale dalej jeszcze te listki zmieniły kolor, nie? Tak. Bo jednak tego kopa miałem większego w lato, takiego, że nie mogłem się zatrzymać.
Teraz jest czas na odpoczynek taki dla mnie. No tak, jak przyroda. No. A ty, Żaneta? Mam taki spokój ogólnie, mimo że docierają do mnie informacje jakby ze świata zewnętrznego, tak? Czyli z wiadomości, no bo radio w pracy, muszę słuchać, no bo muszę, nie pracuję sama. No ogólnie nie robię jakoś takiego na mnie nie wiadomo jakiego wrażenia, tak? Czy mnie dołować, czy ojej, co to będzie? Jakoś tak płynę sobie tak z tymi wiadomościami, one gdzieś tam obok. Jesteś na fali. Ja obok, tak, i tak jakoś. No będzie to dziewczyny? Grażynka, nie słychać. Grażynki nie słychać. Kinga? O, ja fruwam, ja latam, ja płynę, ja dużo fajnych rzeczy robię i powiem wam, że mnie uniosła wysoko fala i po prostu na jej pojeździe ślizgał cały czas. Mnie te energie wszystkie zaprowadziły do tego, żeby podjąć konkretne decyzje, zrobić konkretne rzeczy, doświadczyć konkretnych rzeczy, przeżyć je, żeby móc się później chyba tym dzielić i przede wszystkim po to, żeby sama w sobie parę jeszcze rzeczy może nie udoskonalić, ale zauważyć i po prostu je docenić, to, że kim jestem, jaka jestem, skąd jestem i tak dalej, i tak dalej. Więc te energie sprzyjają mi bardzo, bardzo w... Ja się czuję, że tak trochę zabrzmi, nie wiem, kolokwialnie, ale ja mam wrażenie po prostu tak, jakbym z kokona jakiegoś w końcu wyszła, jakbym po prostu w końcu o. mogła wyciągnąć te skrzydła i żyć pełnią i żyć i korzystać z tego pięknego daru, jakim jest życie. Że życie jest darem, jest cudem, jest tym, po co tutaj jestem i faktycznie i łapię każdą chwilę. To jest taki czas, kiedy w końcu żyję tu i teraz, to tu, to tam. Tam, gdzie mnie zawieje, tam, gdzie mam ochotę być. I faktycznie spotykam dzięki temu. Przeżywam niesamowite sytuacje i jak ktoś się mnie pyta, bo aktualnie podróżuję troszkę i ktoś by powiedział, że po kraju, może Chorwacja nie jest jakoś niebezpieczna, ale Czarnogóra to już jest troszkę takie, już troszkę wstrzymuje, ludzie wstrzymują oddech i pytają się, czuję się bezpiecznie. Ja mówię, oczywiście, że się czuję bezpiecznie, oczywiście, że się dobrze czuję, bo przecież gdybym miała gdzieś nie być, to bym tam nie pojechała, nawet do głowy by mi nie przyszło i dlatego mnie tam nie ma, tylko tutaj jestem. Bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo, zaufanie, to, że to, co robię, to jest dokładnie to, co ma być. I po prostu dopóki nie robię czegoś na siłę, pozwalam temu być i niech się samo formuje. Słuchajcie, po prostu to się po prostu dzieje i to mi się cuda dzieją, po prostu cuda w tym moim życiu. I myślę, że to jest taka właśnie podróż, szczególnie to jest taki czas, kiedy jest dużo okazji do popełnienia jakichś pomyłek, do jakichś decyzji, do właśnie takiego robienia rzeczy na siłę i on to uczy mnie właśnie, żeby tego nie robić. I jestem tak wdzięczna za ten czas, za to, że to się tak poukładało w moim życiu, że mogłam to wykorzystać, w końcu to zrobić, bo to było też moje marzenie i po prostu być tu, gdzie jestem. Kinga, ja powiem po prostu, jak ty to mówisz, to mam jeden obraz, gdzie jesteśmy z Irenką w Krakowie, w malutkim sklepiku zielarskim i po prostu nagle ten właściciel tego sklepu mówi do Kingi, ty musisz wyjechać z Anglii. Prawda? No dokładnie, to był czerwiec. Tak. I to był ten moment. Tak, ale naprawdę tak było? Tak było, no, tak było. Ja bym kłamała na wizji jeszcze w dodatku. Słuchaj, Zigi, to była taka sytuacja, że mnie tknęło, bo przechodziliśmy koło sklepu zielarskiego i mnie tknęło, żeby tam wejść. Bo tak. Cały czas miałam w głowie gdzieś tam, że chciałam kupić konkretnie borowinę. Tak. I ja kompletnie zapomniałam na ten czas, jak się spotkaliśmy z Ręką i z Kasią. Przeszliśmy koło tego zielarskiego i mi po prostu przyszła borowinka. No to wchodzimy. Wzięłam dziewczyny też się pokupywały. I tak ten pan się pytał, skąd jesteśmy, no i Ręka mówi, że tutaj za rogu, Kasia mówi, że z Chicago, ja mówię, że w Wielkiej Brytanii, on mówi, a ten pan mówi do mnie, to dlaczego nie wracasz do mnie właśnie, to było ciekawe, że nie powiedział do Kasi, która jest za oceanem, tylko do mnie. I powiem, że to było to, że ja musiałam to usłyszeć od tego człowieka, koniec. Tak. I się zaczęło, on zamącił. Tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tego pana. Nawet nie wiemy, jak ma na imię. No. Kinga, masz podróż
taką wewnętrzną, nie tylko zewnętrzną. Tak, to jest podróż do wnętrza siebie. Dokładnie, to jest podróż mnie samej ze sobą. Dokładnie, piękna konfrontacja ze sobą samą. Piękne, dalej wciąż i te kobiety, ta opieka. Na swoim poziomie, tak? Dokładnie. W swoim miejscu, na swoim poziomie, ale to dalej trwa. Dokładnie. Stanęliśmy w miejscu. No, dokładnie. I też po nawet, drodze... Nawet, że ja tu jestem, no bo mieszkam w mieście, pracuję, tak, praca mnie trzyma, ale trzyma mnie tylko, że tak powiem, teoretycznie, fizycznie, tak? Bo świadomościowo to praca mnie nie trzyma, tak? Ja idę dalej. Dokładnie. Dokładnie. Dla mnie ogólnie jest to bardzo etap takiej naszej wysokiej świadomości i to coraz bardziej wyczuwamy. Co najbardziej mi się podoba, że jesteśmy świadomi uwalniania się od wszystkich uzależnień, ograniczeń swoich i tych zewnętrznych. I człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że bez tego sita te informacje, które do nas obecnie docierają, oczywiście trzeba je przesiać. I cały czas gdzieś z tyłu głowy mieć, co tworzymy, co mamy w tej przyszłości mieć. Ze względu na to, że ten natłok informacji jest takim drogowskazem w różne kierunki, a my mamy mieć ten jeden drogowskaz kreacji naszego świata. I bardzo ważne jest, żeby sobie nie dać teraz w tym momencie odebrać tego, co zbudowaliśmy, naszej świadomości, wolności. I tego, że ta moc jest w nas. Reszty to są te dodatki zewnętrzne, które my już przerobiliśmy wcześniej i wiemy, że nie możemy ich przyjmować, ponieważ znowu byśmy musieli się ponownie uwalniać od wszystkich starych stereotypów. Czyli teraz dla mnie ta świadomość kreacji, dokonywania wyboru jest bardzo ważna. A to, że informacje przypływają, to przypływały i będą przypływać. Kwestia jest tylko tego, co my z nimi zrobimy. Czy my je po prostu przesiejemy przez sito, czy my na nie nie zwrócimy uwagi i nikt nie wybije nas z rytmu tego, z tej odwagi pójść dalej do przodu przez świat. I to jest chyba najpiękniejsze, co się dzisiaj koło nas dzieje. Dlatego zwróćcie uwagę, że w naszej przestrzeni świata nie ma już odległości. Jest tylko myśl i te istoty, które kreują ten nowy świat i tak się, jak to się mówi, bez żadnych słów odnajdują. I to, co Zygi wcześniej powiedział, nieważne, ile to jest istotek, 2, 3, ale tych grup codziennie przybywa. I nie ma już tego, że to jest tylko i wyłącznie kontakt taki, i nie ma działania, ale grupy dzisiejsze, które się spotykają, fantastycznie są świadome, co chcą. A więc płacą gotówką, pieką chleb, wymieniają się z rolnikami. Słuchajcie, to się dzieje w realu. I to jest dla mnie najpiękniejsze. Ja bym mogła wymieniać bardzo dużo przykładów, gdzie oprócz tego, że wiadomo, podpisujemy, jeżeli możemy, petycje. I na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że my nie roztrząsujemy tematów już. Coraz mniej. Zwróćcie uwagę, jest rzucony temat. My wiemy już, w jaki sposób z nim postąpić. Czy on rezonuje z nami, czy my go widzimy w przyszłości, czy my w ogóle chcemy w dany projekt wejść. Czyli jak w tak krótkim okresie czasu rozszerzyła się nasza świadomość. Przecież te wszystkie spotkania, festyny, zjazdy, to jest nie tylko takie, że o, bo to się dzieje, bo to po prostu miało się stać, miało nas zintegrować. I tak jak powiedziałam wcześniej, odczucie na czacie po ostatnim festiwalu, to była więź całego świata. Każdy myślał tak samo, każdy czuł tak samo. I jeżeli bym się kogoś zapytała, to na pewno taki sam miał odczucie jak ja, że byliśmy tam wszyscy razem, cały świat. Tak. I wiesz, ciekawe były komentarze, kiedy już po festiwalu zmęczeni wracaliśmy tam do tego wspólnego domu. To ciekawe były komentarze tych wszystkich ludzi, którzy tam z nami byli, Moniki Burzyńskiej, Ani Garcarek, Grzesia, organizatorek, Andiego, Agnieszki,
Słuchajcie, te klimaty były jakby, ja to patrzyłem na to tak, że oni zasysają te energie, biorą je, łakną ich, przynoszą i mnożą. Tak. Tam w tym domu to się jeszcze bardziej mnożyło. Mhm. I ocena tego była taka, jak ty mówisz, Grażyna, że nagle stało się coś, że wszyscy jesteśmy jednością. I nieważne, czy siedzieli tam na krzesłach w tym pokoju, w tym dużej sali, czy byli na zewnątrz, czy w Australii. Dokładnie tak jest. Bo myśmy tam wszyscy ten czat obserwowali, no w miarę czasu. Wiadomo. No, wiadomo. Ale potem siadaliśmy też wieczorem i oglądaliśmy jeszcze raz tamten czat. Kto jak się odezwał, czy jakie tam były reakcje, jakie były klimaty. To było wspaniałe. Słuchajcie, tak. Wszyscy byliśmy jednością. Nie? Zygi, no, a tak prywatnie możesz nam powiedzieć, czy miałeś czas chociaż porozmawiać tak z Endym i z Agnieszką, tak wiesz, tak, czy nie? Wiesz co? Brakowało tego czasu, bo każdy chciał być z każdym, nie? To Monika Burzyńska zaanektowała Endiego na chwilę, bo chciała o czymś porozmawiać. To Grzesiu, to tak. Agnieszka, mnie się też udało. Mnie się też udało na chwilę, ale chciało mi się też udać z wszystkimi innymi. Z Irminą, która tam była, Mrozowicz, z Anią Garcarek, przecudowną istotą, słuchajcie, przecudowną. Ona nie mówi, ona mało mówi, ale się czuje ją. Z Moniką Burzyńską, z Grzesiem. Grzesiu to w ogóle fantastyczne, słuchajcie. To jest niesamowita osoba, to po prostu się nie da opisać. Całe dwa dni na zewnątrz stał i rozmawiał. No, on pracował przez całe 8 godzin, jak trwał festiwal, to on był na zewnątrz, bo ludzie chcieli wiedzieć. No więc on się dawał do dyspozycji, on się cały oddawał. Nie? A wiesz, nie ustawał, jak byliśmy już razem, bo Grzesiu tylko tak, okej, to tak, Zigi, to ja już wiem o tobie, ale tu jeszcze Monika, ktoś tam. I potem mówi tak, słuchajcie, to nie jest prawdopodobne, nie ma takiej możliwości. Ale kurczę, ale tak jest. Wszyscy jesteśmy 5-11. Mamy wszyscy te same zasoby i te same cele. Wszyscy, jak tam byliśmy. Nawet jego córka. Ale mówił też o tych... Ona była niesamowita. Emilka. Tak. Emilka była niesamowita. Ale wiecie co jeszcze? Patrząc na to z boku na przykład, bo teraz tak. Wyorganizowaliście. Tutaj patrzyliście, żebyśmy my mieli cały świat miał live. Tu trzeba było patrzeć, każdy chciał się przytulić. Ogólnie mieliście bardzo dużo pracy, żeby tak naprawdę to wszystko przekazać, jak było przekazane i wyszło bardzo dobrze, to wy właściwie byliście w ciężkiej pracy. To, co zrobiliście, łącząc tą atmosferę, tuląc się z tymi ludźmi, plus te wszystkie, wasza praca włożona w to, to wyszło po prostu pięknie. Ale Grażyna, muszę ci coś powiedzieć, bo myśmy tak tego nie czuli, że jesteśmy w ciężkiej pracy. My byliśmy na haju. Po prostu, wiesz... Cudna energia to zrobiła. Tak, to zrobiła energia, nie? Tak. Tam się wszystko... No, słuchajcie, taka sytuacja. Ale czekajcie, przywitajmy Sylwka. Cześć. Witaj, Sylwku. Cześć, witajcie. Czołem. Fajnie cię miło, że dołączyłeś. Prawda. Witamy serdecznie. Wzajemnie. Też miło. Dzięki. My sobie tak opowiadamy jeszcze o wrażeniach, ale tak to przekładamy też swoimi wrażeniami, wiesz. No i chciałem powiedzieć, że ludzie tam byli do pomocy zewsząd, bo wyobraźcie sobie na przykład sytuację, w której no ma być teraz ten nasz czas, mamy swoją godzinę, Agnieszka, Andy, ja, no i kto będzie zarządzał z tym wszystkim? No to pojawiła się Emilka, która tam siedziała za pulpitem, ale brakowało nam jeszcze jednej osoby, żeby przesuwała prezentację. Więc Monika Burzyńska się nie zastanawiała tym, że jest pięknie ubrana, w eleganckiej sukience i jest taka, wiecie, no, celebrytka, nie? Ona tam siadała do tego komputera i przez 4 godziny pracowała przy tych prezentacjach. Ona była na tym takim zapleczu, trochę na widoku. Nikt się nie pytał, nikt się nikogo nie pytał, czy mógłbyś pomóc? Nie. To popłynęło. Tak. Dokładnie tak, no. I to jest właśnie... To jest tak, jak u nas właśnie było, że nikt nikomu nie mówił, że trzeba coś zrobić, tylko to po prostu płynęło. No,
Sylku, ciebie już obgadaliśmy, bo mówiliśmy właśnie, jak wszystkim pomogłeś, ale wiesz co, tak się pytamy nawzajem, jak odczuwamy tę energię teraz, w jakim jesteś nastroju, jak to odczuwasz w tej chwili? Ale pytasz o tu i teraz dzisiaj, czy wrażenia po tu naszych... Tu i teraz dzisiaj. Tu i teraz dzisiaj, to tak, bardzo fajnie, w ogóle wczoraj mieliśmy spotkanie naszych aniołków aniołkowych warszawskich. No, przyszły też do nas nowe istotki, bardzo fajne. Donieśli mi. Tak. I wiecie co, tak ostatnie 2-3 tygodnie były no, takie dość ciekawe i dość trudne, a już tak od mniej więcej od tygodnia to się wszystko w jakiś sposób unormowało. Powróciło do normy, co wypowiadam się za siebie, co miałem przepracować, co miałem doświadczyć, to popłynęło, się rozpuściło albo przepracowałem to i dzisiaj, tu i teraz jest mega, jest spokój, błogość, jest jedność, jest no, bardzo fajnie. No, widać to po jego oczach, nie, kochani? No. Ja mówię, jak ty to? No mów, Kasia. A jak ty nie? Czekaj, bo nie usłyszałem Kasi. Bo... Najlepiej, żeby Sylwoś mówił. Ja? Mów, Kasiu. Zygi, no a jak ty odczuwasz to wszystko? Nie, no słuchajcie, to wrażenie tego, że jestem na tym haju, to nie ustąpiło. Bo ty jesteś na haju, to przecież to widać, tylko to się odezwiesz, już widać, że dalej. Tak będzie, już tak cały czas będzie. Fajna wiadomość, Zygi, że to już zostanie na stałe. Tak. Yes. No. No wiesz co, od długiego czasu już nie ma we mnie jakichś tam lęku. Ja owszem, tak interesuję się tymi wszystkimi światowymi sprawami, które się dzieją, ale nie po to, żeby te lęki łapać tam, przyklejać do siebie, tylko żeby wiedzieć, co tam te szczury czy tam te karaluchy próbują zrobić i gdzie one są, w którym rogu. Ale jestem w takim... nie wiem, jak to nawet nazwać, stanie błogosławionego spokoju, czymś takim. I to byłem tak mniej więcej od 6-7 miesięcy, ale teraz po Chicago przyszedł stan euforii. Ja z tego nie mogę wyjść, nawet nie chcę z tego wyjść. A czy jeszcze mam do tego takie pytanie. Nie wyjdziemy już z tego stanu euforii, to na 100%, ale czy jak zauważyłeś u siebie, wiesz, na przykład tam rok temu nagrywałeś różne programy o różnych rzeczach. Dzisiaj też je robisz, ale czy masz dalej taki chęć zgłębiania tych tematów? Czy robisz to, bo na przykład interesuje to twoich widzów, a ty na przykład na dzień dzisiejszy byś to najchętniej na przykład być może odpuścił i po prostu płynął tak, jak to jest? Czy dalej... Bo ja zauważyłam u siebie takie, że ja po prostu odpuściłam to wszystko i mi nie jest już potrzebna, znaczy nie to, że nie jest mi potrzebna, pewnie zawsze mi jest potrzebna wiedza, ale nie muszę na dzisiaj wiedzieć już tak dokładnie, jak chciałam wiedzieć, tylko czuję, że jest wszystko tak, jak ma być i płynie i jestem w tej euforii, miłości, tej jedności i tym świetle. Jak ty na to patrzysz? To ja miałem taki okres w lipcu, kiedy odpuściłem totalnie, już zupełnie. Nawet robiłem mniej filmów wtedy. Też się dobrze złożyło, bo był mój syn u mnie z całą fajną rodzinką, z wnukami i miałem okazję odpuścić, nie? Bo oni mi tutaj anektowali moje studio, oni tu spali. Więc ja tam poranniki robiłem co jakiś czas i na dole z laptopa. Ale to był dobry czas, żeby sobie też wiele rzeczy przemyśleć, dużo rzeczy odpuścić. Dzisiaj robię inne filmy, ja mam nadzieję, że to też widać, że nie wskakuję w jakieś nowości. Czasem, jeśli pomyślę o tym, że warto byłoby, to pokazuję
na przykład, wiecie, ta słynna ustawa tam, która ma wejść w życie i tak dalej, naprawdę ona mi wisi tutaj z boku, niech sobie jest, bo tam nie ma w tym nic nowego, słuchajcie, to jest 20 lat z nami, oni tylko ją przemodelowali, ale to jest dobry straszak, nie? Więc wręcz przeciwnie, nie? Tu się nie fascynuję się nowościami, wiem, że oni je będą próbowali wrzucać. Do naszej przestrzeni wrzucać. Natomiast mam takie poczucie, że... ktoś nam zniknął. Romciu nam zniknął, ale już jest. Już jest. Że my niczego nie potrzebujemy, tak naprawdę. Ale to nie jest tak, że ja chcę odpuścić, bo wróciłem po tym lipcu do takiego... Trochę inny stan mam, nie? Do takiej potrzeby, żeby utrzymywać tą euforię, ten stan takiej błogości, w tych ludziach oczywiście, którzy chcą, bo wielu tutaj kręci kółka i mówią, o tam Zigi, kurczę, kościółkowy jesteś, nie, ale odwaliłeś dzisiaj Ewangelię, piszą mi takie rzeczy, no i fajnie, i dobrze. Niech tak jest, nie? Natomiast jestem przekonany, że w tej chwili czuję, że coś dzieje się wielkiego, znaczy dzieje się coś wielkiego tak naprawdę od wielu miesięcy. Ale że to przyspieszyło i że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Nie mam oczekiwań, odpuszczam to, ma się zadziać to, co się ma zadziać, no i ma być fajnie. Tak, tutaj ta energia cała, która obecnie płynie, to jest ta część właśnie tych świadomych ludzi, którzy naprawdę wzięli sobie do serca kreację tego cudownego świata. I od tych ludzi zwróćcie uwagę, że coraz więcej, czy to są ludzie na ulicy, czy z naszego otoczenia, ich przybywa. I zaczynamy być świadomi, że wszystko jest możliwe, ponieważ codziennie my naprawdę coraz bardziej jesteśmy świadomi naszej własnej mocy, naszych kreacji. Nie oczekujemy już, że ktoś za nas coś zrobi, tylko otwieramy to nasze wnętrze, żeby zrozumieć najpierw siebie, poczuć od środka tą moc, bo od siebie trzeba zacząć. I że właśnie ta emanacja naszych wnętrz, co do tej pory było zawsze ukryte i stłamszone, zaczyna wreszcie być widoczna i po prostu ją czujemy bez słów. Tak. I ten punkt dla nas jest najważniejszy, że poprzez siebie my nawzajem zaczęliśmy spełniać jeden drugiego i rozumieć to, czym ja emanuję, ta druga osoba również będzie emanowała, czyli następna emanuje, tak będziemy jeden drugiemu przekazywać tą energię i tak zaczęło płynąć. Ale wiesz co, Grażynko, zaobserwowałem w przyrodzie taką rzecz, ja wam zaraz o niej powiem, że nie możemy niczego przyspieszyć. Możemy też przyspieszyć procesów innych ludzi, którzy są wokół nas. Nie? Oni w tym procesie są w swoim czasie, w swoim momencie. I w Teksasie są cykady, a tam jest kilka gatunków tych cykad. I słuchajcie, to jest fantastyczne, bo ja ją obserwowałem, jak powstało jajko w ziemi. Ona znosi jajka do ziemi, to jest takie duże, taka kulka. Ja niechcący ją wykopałem, ale ją szybciutko zakopałem, zaznaczyłem sobie miejsce, żeby tam nie kopać i mówię, będę ciekaw, jak to się rozwija. Nie? No i słuchajcie, z tej kulki wykluła się poczwarka, która wyglądała, no była grubości dużego kciuka. Gruba, wielka. Miała wielkie szczęki. Była zupełnie innego koloru niż to jajko. Łebek taki ciemnobrązowy, szaro-brązowy tułów, pełny jakiejś zielonej substancji, bo widzisz, jak ta substancja tam w niej buzuje, nie? Mhm. I nie da się przyspieszyć, żeby z tej poczwarki urosła cykada. Ona musi dojrzeć. No, wszystko musi, swój proces musi przejść. Być w swoim procesie. Tak. Więc trzeba im wszystkim, tym naszym kochanym istotom, które są wokół nas, pozwolić na to. My tak bardzo tak, lubimy. I one mają pozwolone, właśnie. Bo zwróć uwagę, że my byśmy tego nie dostrzegli. Dopiero teraz właśnie przez nawet chociażby taki festiwal, czy nasze spotkania, dostrzegamy, że my, nie ma dla nas kompletnie ograniczeń przestrzeni. Czy to się obudzi jakaś istotka jedna w Irlandii,
czy jedna w Australii, czy w Kanadzie, to jest właśnie ten proces, ale nie ma odległości, to idzie wszystko tak, jak powinno iść. Mhm. I dlatego my się po prostu zaczęliśmy czuć, zniknęły granice, zniknęły ograniczenia. I ci ludzie, poprzez to, że widzą, jak świat się dzisiaj łączy, że z każdego miejsca na ziemi człowiek nie musi wziąć tylko telefonu, ale również czuje to sercem, że ty przyszłaś na to spotkanie, ty chciałaś wysłuchać przez to, ty wyraziłaś swoją cudowną energię, to sama zaznaczasz właśnie, że uczestniczysz w tym procesie, a resztę zarażamy. I dlatego ten proces cały czas jest. Jesteśmy w tym procesie, ale on naprawdę raz, że przyspiesza, dwa, jest bardziej odczuwalny i naprawdę godny już dzisiaj zauważenia i mówienia, słuchajcie, tak naprawdę najpiękniejszy proces w naszym życiu trwa, bo my w nim uczestniczymy. Wiecie co, tak a propos, miałem sen, powiem wam go. To było 3 tygodnie temu i jestem na ulicy i słuchajcie, chyba to było San Antonio, to moje miasto, bo wszedłem nad jakąś rzeką, chyba to był Riverwalk i ludzie lecą z gazetami w ręku. Słuchajcie, lecą i mówią, nie uwierzysz, zobacz, zobacz tutaj i mówią te rzeczy, które my już znamy od lat. To nagle oni otworzyli oczy i mówią, popatrzcie, UFO, popatrzcie, oni nas okłamywali, popatrzcie, to chcieli zrobić. Ale ludzie są tacy, wiesz, radośni, że odkryliśmy to nareszcie. No tak. I tak sobie idę tą drogą i myślę sobie, alleluja, nareszcie. Mm. Więc chyba coś jest na rzeczy, że przyjdzie taki moment. Tak, bo dla mnie cały czas jesteśmy w tym procesie, w tym cudnym właśnie procesie i trzeba o nim zacząć mówić, że no świat jest otwarty, my jesteśmy z otwartymi już sercami. Mm. Dlatego, że my mamy otwarte serca, dlatego inni je otwierają i dlatego tak to płynie w świecie. No tak. I cudów moc. I cudów moc. A to jest właśnie piękne obserwować właśnie w interakcji z drugą osobą, tak. jak ta osoba po prostu odpowiada w taki sam sposób, jaki ty podchodzisz do takiej osoby. Czasami to po prostu nawet się już o tym nie myśli, to po prostu się dzieje. To tak jest. Dzieje się. Właśnie tak jak też parę razy. Ale potraficie też to tak właśnie obserwować? Tak jakbyście robili eksperyment, nie? Tak trochę. Tak. Czasami oni nawet wręcz wprost mówią. Ja pamiętam pani, która do niej mówiła, podeszła, iskra, iskra. Tak się patrzy na nią. I to właśnie pani z Czarnogóry. Iskra, iskra. Kobieta, z którą porozumiewałam się na zasadzie gestów, jakichś pojedynczych słów, ale bardziej poza takim werbalnym aspektem. Rozumiałyśmy się super. Naprawdę to była taka niemalże rozmowa serca. I ona chodziła za mną, mówi do mnie, iskra, iskra. Kobieta, nie wiem, jakie ona ma poglądy. Nie mam pojęcia, w co ona wierzy, w co nie. Bo to nie jest istotne. To nie jest ważne. To jest kompletna bzdura już to wszystko. To po prostu... Nie. My się dogadałyśmy, my rozmawiałyśmy i ja wiem, że my się bardzo kochamy. Mimo tego, że widziałyście może 4 dni w naszym życiu przez chwilę, parę razy w ciągu dnia. Tyle. Właśnie to jest to, że obserwowanie ludzi, jak oni reagują, jak oni zachowują w swojej obecności. I to nawet w sklepie czasami. Widzisz, że tam pani burknie do chłopaka obok, a do ciebie wręcz przeciwnie. Na przykład jeszcze coś takiego, zwróćcie uwagę, bo bardzo często rozmawiamy o obserwowaniu naszych myśli. Nie każdemu to łatwo przychodzi, jest to następny nasz proces. Ale wyobraźcie sobie, że ja już kilka osób spotkałam, które mi mówią, wiesz, idzie obserwować swoje myśli. Jestem świadoma swoich myśli coraz bardziej. Pomimo, że sygnalizowałam może je kilka razy i za moment, jak ktoś mi to mówi, to jest po prostu piękne. To zobaczcie, jak nasza świadomość się rozszerza. Jak my naprawdę coraz bardziej i świadomie kreujemy to wszystko. Jak nie skupiamy się na tym, co nam nie wyszło, ale zaczynamy koncentrować się na tym, co nam wyszło. I tak trzymajmy.
właśnie pokazujmy te dobre strony, te spotkania w realu, to, że właśnie używamy gotówki, że tak samo zależy nam na tym, żeby nasze środowisko było naturalne, czyste, tak? Czyli zaczniemy dbać i o to, żeby nie wycinać lasów i zaczną te aspekty dnia codziennego być rozwiązywane przez nas w naturalny sposób, tak jak i zaczęliśmy obserwować naszą myśl, którą kreujemy i odczuwać energię, które absolutnie nie mają nic wspólnego z miejscem zamieszkania. Po prostu płyną naprawdę z serca i to jest ten proces najpiękniejszy, że to się dzieje w realu. A ja mam pytanie do Sylwka. Jak było tam na tych spotkaniach? Możesz zdradzić cokolwiek? Tak, oczywiście, no magicznie było. W ogóle wczoraj, jak się spotkaliśmy, to nie mieliśmy jakiegoś takiego planu, co będziemy robić. Po prostu w sumie to nigdy nie mamy takiego planu. O czym będziemy rozmawiać, co będziemy robić, samo płynie. Tak? I wczoraj tak się jakoś poukładało. Pewnie i tak wiecie, że wczoraj była pełnia w Baranie, to już z Grażynką o tym rozmawiałem. I jakoś tak samo to popłynęło, że zaczęliśmy, wyszło od tego, że mieli się przedstawić ludzie, którzy nowi dośli i przy okazji, no już tutaj starsza ekipa miała też opowiedzieć coś o sobie, a poszło to w tym kierunku, że ja to tak odczułem i to tak nazwałem, że to była forma naszej jakiejś takiej terapii. Dlaczego? A dlatego, że zaczęliśmy opowiadać swoje historie, tą naszą drogę do tego miejsca, do tu i teraz, a też o jakichś swoich problemach, o jakichś swoich sukcesach, o jakichś swoich takich trudnych czasami sprawach. I to tak właśnie, takie właśnie miałem odczucie z tym, że to była też forma naszej terapii i też uwolnienia się od tego, co było i od tego, co było dobre, złe czy trudne i tak naprawdę ja też opowiedziałem o tym na forum i to popłynęło, tak? Wszyscy tak samo to odczuli. Także coś jednak musiało być na rzeczy. A dużo was było? Nie liczyłem, ale to być około 10-15 osób. Zresztą Ania Dzwonkowska miała ci wysłać pozdrowienia od nas, bo zostały nagrane. Stąd mam doniesienia właśnie. Tak, dostałeś. No to, tak, dostałem. No, ja szczerze powiem, jeszcze nie przeczytałem, bo ja ich tu mam dużo, tych powiadomień, ale zauważyłem, że Ania Dzwonkowska wysłała, tak. Zobaczcie, nawet sama świadomość, że w trakcie waszego spotkania doszliście do takiego ogólnego stwierdzenia, że jest to moment pięknego uwolnienia. Nie widać nic. Widać ekipę. No, dziękuję. Że właśnie w takim momencie się spotkaliście akurat i pełnia w Baranie i poczuliście, że to, co wypowiadacie, was uwalnia i że poczuliście się wolni jako terapia dla każdego z was i nowy początek. Zobaczcie, ta sama świadomość, spotykacie się, nie było tematu, nie było celu, a zakończenie cudne, uwolnienie i wchodzenie w nowy proces kreacji własnego szczęścia i szczęścia innych. No po prostu cudnie, niesamowite. Tak, to takie same uczucie i też tak jak dzisiaj się wypowiadali ludzie, to tak analogiczne mają odczucia i znaczy w tym sensie, że bardzo takie pozytywne, ciepłe i no to jednak coś musiało być na rzecz. Też tak bez przyczyny się wczoraj nie spotkaliśmy wszyscy. Bo dzisiaj było u Magdy, tak? Nie, to zawsze, praktycznie zawsze jest, jak już tak chłodniej się robi, zawsze u Magdy się spotykamy, jak cieplej to u Kazika na działce. Ale fajnie. No. I zobaczcie, ile jest takich grup,
popatrzycie, czy to jest na wybrzeżu, czy w centrum Polski, czy na południu, w innych państwach. I jak dopiero sobie popatrzymy świadomie na to wszystko, ilu nas jest, to tak naprawdę ten moment połączenia nas wszystkich, to jest chwila. Tak. To jest chwila, to jest ta świadomość. Jesteśmy jednością. I każdy to wypowie obojętnie, w którym punkcie tego świata się znajduje. Tak. U nas aniołki też się spotykają teraz 22 października. Także. No właśnie, super, miałem cię pytać, Kasia, jak tam u was, jak często się spotykacie? No, tak u raz nas... na miesiąc? Nie. U nas to było takie boom i się spotkaliśmy 2 czy 3 razy i potem to tak wszystko usiadło, wiesz? Być może pogoda, wakacje, nie wiem, ale nawet na tym spotkaniu, wiesz, co się z tobą spotkałyśmy, to tam z dziewczynami rozmawialiśmy. Mówię, no trzeba coś zorganizować. No i Ania, ta co ci Lubczyk dała. Lubczyku to jest mnóstwo, słuchajcie. Ona organizuje, no i super, i się spotkamy, każda coś przyniesie i będzie super. O, Ulka do nas przychodzi. Tak, Ula do nas przychodzi. O, jest. Cześć, dzień dobry, Ula. Cześć. Nie witaj, wiem, słyszycie Ula. Mnie? Tak, Ula, miło, że jesteś. Witaj, kochana. Nie chciało mi się połączyć w ogóle z internet, coś dzisiaj u mnie znawala. Witajcie. Aj, Ulka. Ulka, też byłaś wczoraj na spotkaniu? W Warszawie? Nie. Tylko Sylwek był tutaj z tych osób. Tym razem. Tak, no. Za chwilę tam Ula na do Warszawy. Do Warszawy nie. Się i Karolinka wybiera, i Gosia z Kanady, także tam dużo będziecie mieli. A, no to super. No. Nie, ja byłam wczoraj w lesie, że tak powiem, działki, bo była taka pogoda, że trzeba było po prostu zająć. Wykorzystać. Tak, nie, no trzeba się tym zająć, bo potem nie będzie kiedy posprzątać. No dokładnie. Także generalnie rzecz biorąc, kochani, mamy piękne, ciekawe czasy, tylko trzeba zauważyć, jak rzeczywiście szybko się my rozwijamy i też zmieniamy, ale w tym pozytywnym znaczeniu. I niech to się rozszerza jak najszybciej, kochani. Tak jest. Dużo. Dokładnie dużo tak. Dzieje się, prawda? Tak, dużo się dzieje, ale bardziej już też tak świadomie do wszystkiego i spokojniej podchodzimy. I wiemy, co z daną informacją zrobić. I ona nas, jakby nie patrzeć, nie dotyka jakoś emocjonalnie, tylko bardziej patrzymy, czy rezonuje z nami, czy jest nam potrzebna w dalszej drodze naszego życia, czy nie. Całkiem inna świadomość w podejściu. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to ostatnio właśnie takie sytuacje, które wydawałyby się bardzo negatywne w naszym życiu, w moim na przykład, ja to programuję w ten sposób, że to jest dla mojego dobra. I dużo rzeczy, które się wydarzyły, ktoś ocenia z zewnątrz, a to chyba źle dla ciebie, prawda? Ja mówię, nie, ja prosiłam o to, żeby to się rozwiązało w taki najlepszy, najbezpieczniejszy dla mnie sposób i tak się rozwiązało. To, że straciłam, nie wiem, pracę, to, że straciłam coś tam ostatnio, to ja mówię, widocznie to tak musiało być. Tak, jedno się zamknęło. Jedno się zamknęło po to, żeby otworzyć drugie. No, zrobić czystą przestrzeń. To nie jest tak, że to zawsze tak było, tylko że myśmy zupełnie inaczej na to patrzyli, inaczej to interpretowaliśmy. Tak, myśmy no, oporowali. Z tego tragedię. Oporowaliśmy, a nigdy się nie walczy z oporem. Tak. Nauczyliśmy się akceptować sytuację i wyciągać wnioski. Puszczać dalej i wpuszczać nowe, ja? Tak, nie, to przeciąg zrobić i samo wyleci. Dokładnie tak. Zrobi porządki. Tak.
No, tak więc spotkanie na Polanie ciągle trwa. Tak, ciąg dalszy. Ale Polana to nie tylko ta Polana nad Poznaniem. Tak, Polana, to tylko ta Polana, Polana jest wszędzie. Tylko globalna, nasza tak, globalna, nasza światowa. Z nami wszędzie wędruje. Gdzie my, tam Polana. Polana jest to tu, to tam. Tak, to tu, to tam. Tak. I mnie tu, i najbardziej tam utkwiło spotkanie u Kazika na działce w czerwcu, kiedy była piękna pogoda, kiedy wszystko kwitło i to był taki, nie wiem, magiczny chyba czas i nastrój. Nie wiem, czy Sylwek pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Bardzo pamiętam. No. Bo to tam był z was jeszcze? No Kazik był na pewno. Znaczy z tych osób, które teraz tutaj są w tej Aha. chwili, no to ja i Sylwek. I Sylwek. Mhm. Bo to jest koło nas, koło Warszawy miejsce. Więc takie. Wiesz, tych spotkań pewnie jest bardzo dużo. My o nich nie jest wiemy. Dużo. Nie, tak, nie mamy tej świadomości. Do mnie tylko takie okruchy dochodzą czasami. Ktoś tam pisze maila, dostaje zdjęcie jakieś, że gdzieś tam w Jeleniej Górze się odbyło spotkanie, że gdzieś tam koło Rzeszowa się odbyło spotkanie. To i za granicą, bo Ania Dzwonkowska robiła spotkania w Wiedniu, w Holandii, ale też dostałem kartki z Włoch. Gdzieś tam w górach się odbyło spotkanie 15 Polaków, którzy się zebrali, spotkali się po prostu w Rzymie i postanowili, że ponieważ tam jest większa część gdzieś w tych górach, to tam pojadą i tam się spotkają jeszcze raz. No i tak to płynie, nie? Płynie i teraz właśnie jak o tym rozmawiamy, to ludzie zaczną coraz bardziej być świadomi tego, że nikt z nas nie jest sam, że obojętnie gdzie jesteśmy właśnie po świecie rozsiani, zawsze jesteśmy tą jednością, tą jedną wielką rodziną, od której od jednej osoby do drugiej właśnie płynie to wszystko z serca, żeby nasz świat wyglądał tak, jak my chcemy, a nie tak, jak nam ktoś napisał scenariusz. Ale wiecie co, ja myślałem o sobie, że jestem tutaj taki odizolowany trochę. Owszem, online, ale w tym realu jestem odizolowany, no bo ta społeczność jest mała i wiecie, ja o tym już nieraz opowiadałem, że mam taki open house, dom otwarty, do którego każdy może przyjść i to był taki dom schadzek, ludzie się, te same towarzystwo się skupiało wokół tego domu, ale to, co się stało, ja miałem w sobotę spotkanie i muszę o tym opowiedzieć, spotkanie z aniołkami, które poznałem po raz pierwszy niedawno, zupełnie. Najpierw napisała do mnie Sylwia na maila, że będzie mieszkała niedaleko mnie. No i jeśli będzie taka okazja, to czy można by się było spotkać? No i słuchajcie, jaka jest magia tego. Bo ja mieszkam w dzielnicy, która się nazywa Lake of the Hills. Sylwia napisała, że mieszka w dzielnicy Lake Hills. Prawdzie jest 100 kilometrów ode mnie, może nawet nie 80 kilometrów. Ale nazywa się dzielnica prawie tak samo, nie? Niesamowite. Poczułem, że to mogą być fajne energie, ale jeszcze się nie umawialiśmy. W pewnym momencie moja przyjaciółka, która przychodzi do tego mojego domu schadzek dość często, Ewa, która teraz jest w Polsce, mówi, wiesz co, Zigi, poznałam taką fajną istotę, może byśmy się spotkali. Sylwia ma na imię. Okej, może to ta sama. Poszliśmy na spotkanie do banku. To w ogóle jest dziwne, słuchajcie, bo ja nie lubię takich spotkań, ale bank robił jakieś tam spotkanie i była okazja, żeby się spotkać więcej osób. Ewa mnie tam zaprosiła, była tam i Sylwia. No i już poczuliśmy, że jest rezon. Rezonujemy. Po spotkaniu w Chicago, kiedy już wróciłem, Sylwia dzwoni. I mówi, Zigi, wiesz co? Musisz to wiedzieć. Ja mówię, co się stało? Słuchaj, poznałam piękne istoty. Piękne. Dwie Polki. Jedna teraz tu przyjechała z Polski i będzie jeszcze miesiąc do córki, która właśnie urodziła dziecko. I to dziecko to jest kryształowe dziecko. Z takim przekonaniem, że to sobie nie możesz się sprzeciwić. Kryształowe dziecko. No i chcą cię zaprosić. Dasz się?
Mówię, no jak nie, ja tam jestem. Jak nie skorzystać z takiego zaproszenia. Pojechałem, tak nawiasem mówiąc, pozdrawiam Anię, matkę tego cudownego dziecka i Dorotkę, jej mamę. No i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Po tym spotkaniu mieliśmy spotkanie u mnie w tą sobotę teraz. Spotkałem się z Dorotką, z Anią, z Sylwią. Była jeszcze siostra mojej żony. No i słuchajcie, znowu popłynęło. Znowu coś się zadziało w tej przestrzeni, że odnalazły się w takim gąszczu. Tu jest, San Antonio to jest siódme co do wielkości miasto w Stanach, a myśmy się tu odnaleźli. To z jaką łatwością? Z jaką łatwością, prawda? Jest jeszcze jedna istota, o której muszę wspomnieć, Ania z Katy, które Katy to jest takie duże miasto przed Houston, ale ode mnie to jest no, 200 kilometrów. Ale poznaliśmy Anię i też ją serdecznie pozdrawiam, bo już Ania nas nie przepuści. Jeśli tylko jadę do Houston, to ona robi bramkę na autostradzie i mówi tutaj do mnie. Pozdrawiamy cię, Aniu. Tak, Ania będzie u mnie w listopadzie. Zaprosiliśmy ją i pozwiedzamy sobie trochę. Super. Więc dlaczego to mówię? Bo jeśli jesteście jeszcze tam, oglądacie to, a gdzieś jesteście blisko, ja mam open house. Przychodźcie, przytulmy się. Dokładnie. Zygi mi się tylko raz zaprasza. I bo jesteś to tu, to tam. O, dokładnie. No. Jak tu będziesz lecieć, to zahacz o nas, okej? Okay? O mnie tu. No. No. Wtedy cię wyślę tam tak do Zygi. Ale ja mówię to całkiem serio i nie tak tylko sobie zdawkowo. Ale zobaczcie, jaki ten świat mały. Jak teraz do naszej świadomości dociera, że rzeczywiście nie ma takiej siły, co by nas rozdzieliła. Zawsze się odnajdziemy. Nie. Magiczny klej. To no chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy. Tak. To dziękujemy pięknie, Zygi, że do nas tu przyszedłeś, na naszą ziemię tu i teraz. Naprawdę przyjemność też była po mojej stronie. Słuchajcie, najważniejsze to są nasze klimaty. I nieważne, kiedy się spotykamy, nie mamy żadnych terminów, odległości nieważne, ale zawsze jesteśmy wszyscy razem i tak, i tak. I to jest najpiękniejsze. I świadomość tego, oby obiegła cały świat, że jest to po prostu proste. Bardzo. Trzymajcie się. Słuchajcie, naprawdę was kocham. Trzymaj. Bardzo. Do zobaczenia. No. Trzymajcie się. Pa, pa. Thank you.